Dzień dobry Państwu, witam w cyklicznym programie. Minął tydzień, dzisiaj spotykamy się w tak zwanym stałym składzie. Kolega Adam Śmiech-Pabianice, Mateusz Piskorski, Podwyżkowym, Przemysław Piasta, Poznań i ja, Janen Gelgard, Warszawa. Proponuję dzisiaj dwa tematy, jeden zagraniczny, drugi krajowy. Zaczęlibyśmy od napięcia wokół Donbasu. Przypomnę, od pewnego czasu media głównego nurtu, nie tylko w Polsce i za granicą, alarmują o wielkiej mobilizacji wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą. Z drugiej strony mamy wizytę prezydenta Ukrainy na linii frontu. Był incydent z atakiem dronu, gdzie zginęło dziecko w Donbasie, ale o tym akurat nasze media tak oszczędnie informowały. Pytanie, które możemy powiedzieć, o co tutaj chodzi, czy jest to tylko pewna gra propagandowa, czy też mamy do czynienia z jakimś preludium nowego konfliktu wokół Donbasu, który został trochę przyklepany przez kilka lat. Przypomnę, że w okresie rządów Donalda Trumpa w zasadzie Ukraina się nie wychylała, natomiast zaczęła się wychylać właśnie teraz, kiedy do władzy doszedł Biden. Czy to ma jakiś związek z tym, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych? I tradycyjnie, jak jeżeli chodzi o tematykę zagraniczną, rozpoczyna kolega Mateusz Piskorski. Dziękuję. No ja myślę przede wszystkim, że to, z czym mamy do czynienia w ostatnich tygodniach, to jest taka pewna reakcja, takie sprzężenie zwrotne. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wydawało się, że Zełenski chce jakoś zwrócić uwagę na siebie i na Ukrainę, na jej problemy w oczach Zachodu. Niektórzy wręcz twierdzili, że on bardzo chciał porozmawiać, telefonicznie oczywiście, z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Joe Bidenem. I jakoś ta rozmowa była odwlekana, przekładana wielokrotnie i w związku z tym Zełenski pozwolił sobie na drobną prowokację i na całą tą kampanię wokół rzekomego zagrożenia wojną na Donbasie. Rozmowa z Bidenem się odbyła kilka tygodni temu. Po tej rozmowie z Bidenem zwracam uwagę, że Kijów ruszył do dyplomatycznej ofensywy w bardzo różnych miejscach. Zełenski rozmawiał z kilkoma przywódcami. Bardzo ciekawa była rozmowa między innymi z Justinem Trudeau, premierem Kanady, gdzie wprost właściwie i Zełenski, i ambasador Andriy Szewczenko, ambasador Ukrainy w Kanadzie, lansowali postulat przystąpienia Ukrainy do NATO. To było dość wyraźnie wyartykułowane i zresztą na takie pytanie mediów kanadyjskich o to, ale przecież od 1995 roku funkcjonują zasady, zgodnie z którymi państwo, które ma jakieś spory terytorialne, nie może stać się członkiem NATO, więc na to pytanie wspomniany ambasador Szewczenko w Ottawie stwierdził, że wręcz przeciwnie, to trzeba zmodyfikować, to trzeba zweryfikować i Ukraina, skoro pada ofiarą agresji, bo to oni podkreślają, Federacji Rosyjskiej, tym bardziej ma prawo żądać tego, aby została przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W międzyczasie mieliśmy kuriozalne wywiady odnotowywane u nas na portalu Myśli Polskiej, wywiady głównodowodzącego sił zbrojnych Ukrainy, którym teraz jest nie prezydent Ukrainy, Zełenski, a myślę nowego zreformowanego systemu, generał wojskowy, generał Chomczak, pochodzący z Lwowa, no i tak mocno banderyzujący, choć absolwent jeszcze radzieckich uczelni wojskowych oczywiście. No tak czy inaczej mamy do czynienia z napinaniem mózgów przez Kijów. W moim przekonaniu, o ile wiem, żadna decyzja o takiej tego rodzaju kampanii dyplomatycznej, ofensywie Kijowa, dlaczego mówiłem o sprzężeniu zwrotnym, nie zapada bez nie tylko zielonego światła, ale inspiracji Waszyngtonu. Znaczy, w moim przekonaniu kontakty ukraińsko-amerykańskie sprawiły, że Ukraina otrzymała instrukcję, że to jest ten czas, kiedy macie ruszać do ofensywy na razie dyplomatycznej. Przypomnę, rok 2008, na wiosnę podczas szczytu NATO w Bukareszcie w marcu. Gruzja i również Ukraina też otrzymały wtedy sygnał od Waszyngtonu, żeby ruszali z ofensywą dyplomatyczną na rzecz członkostwa w NATO. Chwilę później Gruzja w tamtym przypadku otrzymała od Waszyngtonu, od tych samych ludzi w zasadzie, którzy dzisiaj są w Waszyngtonie u sterów, otrzymała sygnał, żeby zaatakować Osetię Południową.
Dlatego ja uważam, że ekipa Jastrzębie obecnie znajdująca się w Stanach Zjednoczonych jest gotowa i rozważa w tej chwili opcję i scenariusz wsparcia takiego lokalnego konfliktu, takiego rozmrożenia sytuacji w Donbasie, bo zwróćmy uwagę, że sytuacja ta postawi w bardzo niezręcznej roli i sytuacji Moskwy, władzy w Moskwie. Otóż w sensie nacisku opinii publicznej, przekazu publicznego, Rosja nie może sobie pozwolić, aby nie zareagować, tym bardziej, że w Donbasie mieszka kilkaset tysięcy już w tej chwili jej obywateli. Była akcja paszportyzacji, przyznawania paszportów rosyjskich, obywatelstwa rosyjskiego mieszkańcom Donbasu. I dzisiaj nie bez przyczyny Dmitrij Kozak, zastępca szefa administracji prezydenckiej w Moskwie, w wypowiedzi sprzed kilku dni powiedział bardzo wyraźnie i jasno, ta wojna może być, cytuję jego słowa z pamięci, początkiem końca Ukrainy i ta wojna to będzie ze strony ukraińskiej nie strzał w kolano, a strzał w skroń, czyli finał funkcjonowania państwa ukraińskiego. Moskwa musi takie stanowisko zajmować, bo on po prostu zbyt długo jest tworzony pewien mit, taki założycielski współczesnej polityki zagranicznej rosyjskiej, że swoich nie bracajem, swoich nie porzucamy, nie zostawiamy, a dziś na Donbasie mieszkają ci swoi. Także jesteśmy w bardzo niebezpiecznej sytuacji u progu tak naprawdę rozmrożenia zamrożonego od kilku lat konfliktu zbrojnego. Dziękuję. Czyli istnieje niebezpieczeństwo powtórki scenariusza gruzińskiego. Przypomnę, że w naszych mediach chociażby w ciągu ostatnich kilku dni cały czas lansuje się te tezy o rosyjskiej agresji, na przykład w kontekście właśnie roku 2008, czyli jakby odwraca się kota ogonem. Natomiast chciałem zwrócić uwagę i tu zaraz do kolegi Śmiecha, który jest z Łodzi. Była wizyta naszego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, który jest przecież z Łodzi, no, który między innymi pokłonił się ofiarom, ukraińskim ofiarom, żołnierzom, którzy walczyli w tej pierwszej wojnie o Donbas. Czyli można co powiedzieć, że u nas też nihilnowi, jak jest tylko jakieś zamieszanie wokół Ukrainy, wszyscy dmą w jedną dudkę. Kolega Śmiech. No zdecydowanie tutaj nie ma różnicy, jest tylko z naszego punktu widzenia nie ma różnicy, natomiast jeżeli się obserwuje tą sytuację, no to jest takie żałosne próba przeforsowania poglądu, że my jesteśmy bardziej właściwi ze strony dwóch stron układu politycznego, który rządzi w Polsce, czyli władz i opozycji. Chcemy pokazać, każda z tych stron chce pokazać, że jest bardziej antyrosyjska, bardziej proukraińska i bardziej no, reprezentuje postawę pewnego zwierzęcia wobec Stanów Zjednoczonych, żeby nie nazwać to bezpośrednio właściwym słowem. W każdym razie jest to żałosne. Mieliśmy tego przykład, tak jak dyskutowaliśmy w poprzednim tygodniu, prawda, z wpisy Donalda Tuska, wypowiedzi dziennikarzy Onetu na przykład, bardzo patetyczne, przyjaciel krwawi o Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no cóż, jeżeli chodzi o całą sytuację, tutaj oczywiście zgadzam się z tym, co powiedział Mateusz. Widać wyraźnie, tutaj po raz kolejny to podkreślmy, że nowa administracja wróciła na tory neokonserwatywne. Tutaj pan Blinken jest wyjątkowym przedstawicielem tego kierunku Jastrzębiego, dążącego do może nie tyle do wojny ogólnoświatowej, bo wojny atomowej dzisiaj nikt nie wygra i to jest ten straszak, który nas ratuje od kilkudziesięciu lat. Natomiast oczywiście będzie to służyć do wiązania rąk Rosji, ponieważ tak jak Mateusz zauważył, sytuacja jest dla Rosji bardzo trudna, dlatego że musi zareagować z jednej strony, a z drugiej strony reakcja spowoduje no, wylewanie pomyj, gigantyczną reakcję z kolei medialną i polityczną i w konsekwencji również w postaci sankcji przez cały świat, czyli utrzymywanie tej sytuacji, która trwa praktycznie rzecz biorąc od drugiego Majdanu, od 2014 roku, co niewątpliwie wiąże ręce Rosji w wielu jej planach politycznych i w sensie regionalnym tutaj, jak i globalnym. Na pewno również uderza w gospodarkę, w ekonomię w jakimś stopniu. Oczywiście ta
gospodarka rosyjska przekształca się przez te lata. Są propozycje kierowane przecież niedawno, 2-3 tygodnie temu do Chin ze strony Rosji, apele, żeby przejść na rozliczenia już nie dolarowe, porzucić dolara w rozliczeniach między tymi państwami. Na razie to, do tego jeszcze nie doszło. Widocznie Chiny nie są na to jeszcze wystarczająco gotowe. No w każdym razie, tak jak powiedzieliśmy, no, sytuacja jest o tyle trudna dla Rosji, że z jednej strony musi zareagować, z drugiej strony ta reakcja spowoduje ogromny front antyrosyjski, medialny, polityczny, ekonomiczny na świecie, tym, który no, przynależy do Zachodu, nad którym parasol ochronny rozkładają Stany Zjednoczone. Także to jest, trzeba przyznać, że Stany Zjednoczone są w bardzo wygodnej pozycji i w momencie, kiedy przy władzy znajduje się znów otwarty neokonserwatyzm, no, jest to bardzo wygodna pozycja polityczna, która pozwala na cóż tu dużo mówić, komplikowanie polityki rosyjskiej i również na komplikowanie sytuacji wewnętrznej i na tworzenie kolejnych ogniw osłabiających Rosję tak czy inaczej. Tyle w tej rundzie. Dziękuję. No tak, tu zwrócę uwagę tylko na pewne różnice w stanowisku Europy Zachodniej. Przypomnę, pani Merkel się wypowiedziała symetrycznie, to znaczy zaapelowała do obu stron, żeby nie eskalowały napięcia i nie gromadziły wojsk, i to spotkało się z olbrzymim atakiem, że jak to? Ukraina ma prawo gromadzić wojska i zamierzać działać na swoim terytorium. Czyli tutaj jednak widzimy jednak różnicę między właśnie Niemcami czy Francją a Stanami Zjednoczonymi. I kończąc tą rundę, jeszcze kolega Przemysław Piasta z Poznania. Tak, nie sposób nie zgodzić się z tym, co mówili wcześniej koledzy. Natomiast taka ogólna refleksja, jednak znacznie bezpieczniej czułem się w czasie prezydentury Donalda Trumpa, kiedy tym głównym złym, zagrażającym rzekomo światu i Zachodu były Chiny. Tak? I tutaj ostrzegano nas, że Chiny knują różne niebezpieczne sprawy, różne niebezpieczne spiski. Chiny były właśnie przedstawione jako agresor. Teraz agresorem jest Rosja, przynajmniej jest agresorem w amerykańskiej propagandzie. No co zatem idzie, to główne ostrze ataku będzie skierowane właśnie w Rosję, a to sprawia, że jesteśmy podejrzani blisko tych potencjalnie niebezpiecznych rejonów. Zaangażowanie Rosji na terenie Donbasu, zaangażowanie Rosji w konflikcie z Ukrainą będzie oznaczało związanie Rosji w innych częściach świata, dlatego no, naprawdę niepokoić powinni się mieszkańcy Bliskiego Wschodu, niepokoić powinni mieszkańcy Syrii. Tam ten konflikt jest już praktycznie wygaszony, ale jeszcze tli się w niektórych miejscach. Wystarczy odrobina złej woli, odrobina sprawstwa, aby ten konflikt znowu podsycić, aby znowu nadać mu nowe siły. Tutaj ci decydenci polityczni, którzy stali za pierwszym konfliktem w Syrii, zdecydowanie nie są zadowoleni z tego rozstrzygnięcia, które nastąpiło nie po ich myśli, a przypominam, że nastąpiło ze względu na właśnie interwencję Rosji. Także jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie dziejowym, siedzimy na wersce prochu. Dodatkowo niebezpieczeństwo podkreśla fakt, że nasze władze na tej wersce prochu bawią się materiałami łatwopalnymi, symbolicznymi zapałkami. W każdej chwili może dojść tutaj do eksplozji. To jest dla nas wszystkich sytuacja wyjątkowo nieciekawa, także pozostaje śledzić ją z zainteresowaniem, ale na ile się da z dystansem. Ja się boję, że naszym komentatorom tego dystansu brakuje, tak już po bieżnym przeglądzie tytułów prasowych widać, że wszyscy są przeświadczeni co do ostateczności racji z jednej ze stron i tutaj będziemy mieli zdecydowany pogląd w kierunku zaangażowania się po stronie ukraińskiej, która to strona najprawdopodobniej po raz kolejny nie okaże się zwycięska. Mam nadzieję, że to zaangażowanie, jeśli w ogóle do niego dojdzie, ograniczy się do jakichś gestów symbolicznych, a nie do zaangażowania fizycznego. Polska jednak jako członek NATO będzie trzymała się z dala od fizycznej konfrontacji. Dziękuję, ja tylko powiem, że z tymi Chinami to Amerykanie wcale nie odpuszczają. Na przykład się pojawiła teraz, proszę panów, propozycja zbojkotowania Igrzysk Olimpijskich zimowych w Chinach. Na razie to jakoś nie nabrało takiego rozgłosu, no ale stoimy w obliczu konfrontacji na wszystkich frontach. Front rosyjski jest tylko jednym, który nam jest tutaj rzeczywiście najbliższy, chociaż pojawiły się takie głosy w mediach również naszych, że to prężenie mózgów polega na tym, że właśnie żeby konfliktu nie było. No zobaczymy.
jak to będzie. Proponuję, proszę panów, bo już chyba nic na ten temat nie wymyślimy, będziemy śledzić tą sytuację, a teraz proponuję przejść do tematyki krajowej i tutaj na nasze podwórko, podwórko naszego tygodnika. Witam panów z Myśli Prywislińskiej oraz współpracowników komunistycznych służb specjalnych. Oczywiście żartuję, ale to jest parafrazując czy cytując posła Roberta Winnickiego, który raczył zauważyć, że istniejemy i zaatakował nas na wpisie na Facebooku. Już nasi czytelnicy pewnie znają sprawę, bo wypowiadaliśmy się przynajmniej we trzech już na ten temat. I pytanie, które panom zadaję, o co tutaj chodzi i jakie jest tło tego ataku, no we własnym środowisku, czy tak nam się wydawało, czy niektórym się wydawało, że to środowisko jest jedno i czy właśnie, czy ono jest jedno, czy mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Tym razem zacznie kolega Piasta, który no jest jakby specjalnie predestynowany do zabrania głosu, bo też był członkiem Młodzieży Wszechpolskiej. Proszę bardzo. Tak, owszem, byłem członkiem Młodzieży Wszechpolskiej, zresztą ciągle jestem w relacjach z Młodzieżą Wszechpolską, nie ukrywam tego w żaden sposób. Dziękuję za głos, kolego redaktorze. No, wszyscy byliśmy zaskoczeni, może nie tylko samym atakiem ze strony Roberta Winnickiego, co pewną formą, którą ten atak przybrał taką arogancką, kuriozalną, niekulturalną. No, już to dużo mówić, po prostu chamską, także to nie ukrywajmy, na pewno zaskoczyło nas, szokowało także naszych czytelników. Czy jesteśmy jednym środowiskiem, jedną paczką, że tak powiem? Z pewnością nie. Obóz narodowy w ogóle dziejowo składał się z bardzo wielu różnych odłamów, tak różnych, że momentami łączących się tylko na poziomie pewnego nazewnictwa czy ornamentyki. Zatem jeśli uznamy, że Robert Winnicki w ogóle jakimś narodowcem jest, to na pewno nie jest narodowym demokratą w znaczeniu klasycznym. No, różni ludzie określają się jako narodowców. W związku z powyższym trudno tutaj określić, kto narodowcem jest, a kto nie jest. Traktujmy to jako element samoidentyfikacji. Natomiast nigdy nie przesadzałem z tą jakby łącznością. Partia, Ruch Narodowy wybrała w pewnym momencie swoją drogę polityczną, wybrała pewien program polityczny. Program będący radykalniejszą wersją programu Prawa i Sprawiedliwości. I program z punktu widzenia nas, narodowych demokratów, zupełnie nieakceptowalny, no ale to jest ich wybór polityczny, ich droga. Tej drogi nigdy w Myśli Polskiej także nie krytykowaliśmy, a na pewno nie w taki sposób, w jaki uczynił to w stosunku do naszego tygodnika Robert Winnicki. Co więcej, tutaj nawet część redaktorów i część naszych czytelników wykazywała wobec Ruchu Narodowego, czy szerzej Konfederacji, no pewne takie umiarkowane objawy sympatii, czy neutralnej życzliwości. Natomiast po co to komu? Nasuwa się pytanie, no bo tego typu ataki albo następują pod wpływem jakichś nagłych, niezdrowych emocji, albo są przejawem jednak jakiegoś konkretnego działania. Ja myślę, że tutaj są dwa takie motory. Pierwszy wynika z tego, że Robert Winnicki próbuje dostać się do mainstreamu, próbuje dostać się do polityki głównego nurtu, a najprostszym sposobem dostania się do polityki głównego nurtu jest ta ścieżka, którą już obrali wcześniej inni prezesi Młodzieży Wszechpolskiej, litościwie pominę ich nazwiska. Jeden z nich obecnie jest celebrytą TVN-u, drugi jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. No wiemy, że pierwszym krokiem na tej ścieżce jest zadeklarowanie własnego atlantyzmu, antyrosyjskości i poprawności politycznej wobec dogmatów wcześniej Rzeczypospolitej. No i takie deklaracje właśnie nastąpiły ze strony Roberta Winnickiego. Także tutaj można powiedzieć, że odcięcie się od samodzielnego myślenia na temat polityki wschodniej jest dobrym krokiem w kierunku może jeszcze nie salonu, ale przedpokoju, w którym na zaproszenie do salonu się oczekuje. No i taki drugi czynnik, skąd ta furia, skąd ten właśnie histeryczny, furiacki, nielogiczny atak na Myśl Polską. No, wyborcy Ruchu Narodowego, elektorat nie kupuje tej nowej narracji, narracji zupełnie sprzecznej z tym, co także Winnicki jeszcze jakiś czas temu mówił w sprawach białoruskich. I trudno ludziom zaakceptować, że z dnia na dzień nastąpiła taka gwałtowna i zresztą nie do końca uargumentowana, czy w ogóle nie uargumentowana zmiana stanowiska. W związku z powyższym, no, w oczy kole to, że są środowiska polityczne odwołujące się do tradycji politycznej narodowej demokracji, które jednak konsekwentnie stoją na tym samym stanowisku, a więc na stanowisku realizmu politycznego, na stanowisku załatwiania konkretnych
polskich spraw i konkretnych polskich interesów, a nie jakiegoś dziwnego prometeizmu czy tutaj chciejstwa. Dziwi mnie to, że Winnicki, odwołujący się jednak do tradycji narodowo-demokratycznej, dał się ponieść fantazji właśnie w zakresie tej wschodniego prometeizmu, propagowania idei Polski Jagiellońskiej i tych wszystkich innych bzdur, z którymi walczymy już, jak widać, nie do końca skutecznie od kilku pokoleń. No ale cóż, oceniają to internauci, oceniają to czytelnicy, każdy może przeczytać sobie tekst pana Winnickiego, każdy może przeczytać sobie nasze na ten tekst odpowiedzi. Polecam tutaj tekst kolegi Mateusza Piskorskiego, moim zdaniem znakomity, który doskonale oddaje właśnie istotę tego problemu. No, kolega nie powiedział o swoim artykule, który też robi furorę. Ja nawet napisałem, bo ktoś napisał, o, to jest najlepszy tekst kolegi Przemysława Piasty. Ja mówię, ponieważ się zdenerwował, a jak ktoś się wkurzy, to wtedy pisze najlepsze teksty, prawda? Ja chciałem zwrócić tylko uwagę, że w tym całym wypowiedzi Winnickiego, moim zdaniem nieprzygotowanej, ja nie wiem, czy ona była też inspirowana przez kolegów z kresów PL, którzy no, byli dosyć blisko tutaj jakby naszemu widzeniu spraw i nagle też stanęli po tej stronie, aby może oni się zwrócili o pomoc, wsparcie i tak dalej, wyszło jak wyszło. Tego nie wiemy. Jedno jest tylko no, przykre, że stosuje on po pierwsze siatkę pojęciową, która w obozie narodowym no, nie powinna być tolerowana, czyli tam te komunistyczne służby. To wszystko jest IPN-owski, ten bełkot i to, co jest nazwane polityką historyczną, która przecież, ja tylko przypomnę jedno, że ci ludzie, którzy nie znają historii obozu narodowego, to nieraz po prostu popełniają kardynalne błędy. Kiedyś Ziemkiewicz, Rafał, kreował się na głównego NDK, teraz już nie. Już ten etap ma za sobą i on uważał, że środowiska w kraju to są taki kolaboranci byli i oni no musieli tutaj przetkani agenturą i tak dalej. No ale kiedy kolega Motas opublikował artykuł o stanowisku Stronnictwa Narodowego na emigracji wobec stanu wojennego, to on się załamał, Ziemkiewicz, bo mówi tak, no ja rozumiem, że ci w kraju to tak tego, ale żeby ci na emigracji tak, no to świadczy o niezrozumieniu czym był obóz narodowy. Ja tylko jeszcze na koniec tej wypowiedzi o tych służbach. Otóż chciałem zwrócić uwagę, że nawet działacze z Londynu utrzymywali przez pewien okres kontakt z służbami PRL-u na gruncie antyniemieckim, choć to było po marcu 68 roku. Antoni Dargas i Wiktor Trościanko, czołowy antykomunista w wolnej Europie, spotkali się między innymi w Republice Federalnej Niemiec. Ale to jest tylko taki przyczynek do tego, że nieraz strzela się bez prochu. Kolega Śmiech, jako działacz ruchu narodowego. No cóż, no jest to wystąpienie pana Winnickiego i jak rozumiem ludzi, grupki ludzi stojących za nim, jest świadectwem no, całkowitego rozejścia się tego niewielkiego środowiska. Tutaj cały czas czytamy te przytyki w stosunku do myśli polskiej, że jesteśmy niewielkim środowiskiem. Jakim środowiskiem jest środowisko pana Winnickiego? No, nie mnie oceniać, natomiast mogę spokojnie powiedzieć na podstawie tego, co wiem z różnych źródeł, że to jest dopiero niewielkie środowisko, ale nie będziemy się tutaj kłócili o tego rodzaju określenia. Ale o to, że jest to tak, zgadzam się tutaj z Przemkiem, pisane pod dyktando atlantystów, całkowite rozejście z tradycyjną myślą narodowo-demokratyczną. Zwraca uwagę tutaj moją w tym wystąpieniu, zwracają uwagę trzy takie kwestie. Pierwsza kwestia no to jest właśnie to, że myśl polska się rozchodzi, nie ma nic wspólnego z głównym nurtem polskiej idei narodowej i największymi organizacjami. Jakie to organizacje są? Bardzo bym chciał wiedzieć, jakie to są organizacje. Szkoda, że nie są wymienione z nazwy i te środowiska głównonurtowe, czy pan Winnicki ma na myśli Marsz Niepodległości, który też już się troszeczkę rozszedł z panem Winnickim, czy może marsze w Hajnówce i tego typu rzeczy. W każdym razie ja mogę tylko tyle powiedzieć. Kolega mnie zapowiedział, jak no rzeczywiście jestem związany z ruchem narodowym od wielu lat, z górą trzech dekad i znając wystąpienia polityczne na piśmie i nie tylko ruchu narodowego,
w całej jego historii, również bardzo ważnej historii, która się działa na emigracji, stwierdzam, że pan Winnicki i ludzie, którzy go popierają, i te środowiska niewymienione z nazwy, nie znają i nie mają pojęcia o literaturze politycznej Ruchu Narodowego na Emigracji, Myśli Polskich, Horyzontów, Opoki i tak dalej. Nie mają pojęcia, całkowicie stanowią przeciwieństwo tej myśli, a przeciwieństwo do tych wymienionych przeze mnie chociażby, a to nie są wszystkie, nie wyczerpujące całego Ruchu Narodowego na Emigracji środowiska, no oznacza, że po prostu znajduje się z kolei środowisko pana Winnickiego w jakiejś bliżej nieokreślonej niszy, która jest marginesem obozu proatlantyckiego, antyrosyjskiego, prometejskiego, mesjanistycznego w Polsce. I dwa pozostałe spostrzeżenia, mianowicie zwróciłem uwagę, jeden z ostatnich akapitów, że pan Winnicki pisze, że chodzi o wywalczenie Polakom na kresach znośnych warunków. Wcześniej pisze o tym, że Białoruś jest kracją sowiecką, a jednocześnie w kolejnym akapicie uważa, że należy prowadzić politykę antybiałoruską, posiłkując się państwami bałtyckimi i Ukrainą. No jeżeli chodzi o Ukrainę, to jaką jest kreacją Ukraina? Jeżeli takim złem wcielonym jest kreacja sowiecka w postaci Białorusi, to jaką kreacją jest Ukraina, która ma być tutaj naszym sojusznikiem przeciwko Ukrainie, prawda? Która posiada ziemię i co najmniej kilku krajów dzięki podbojom sowieckim, jeżeli tutaj będziemy używali tej nomenklatury, jakiej używa pan Winnicki, prawda? I kwestia 54 roku i czysto kurtuazyjnego, wewnętrznego w państwie, które miało trwać nie wiadomo jak długo, przekazania Krymu Ukrainie przez Chruszczowa. I ostatnia kwestia to jest właśnie to, że mamy ostro reagować przeciwko Białorusi, przeciwko rządom pana Łukaszenki, uderzać, tutaj blokada gospodarcza ma być tym rozwiązaniem, uderzająca przede wszystkim w białoruski transport. No ja tutaj się będę posiłkował moim artykułem sprzed trzech numerów Myśli Polskiej o jedwabnym szlaku. No jeżeli myślimy realistycznie o jedwabnym szlaku, no to oczywiście taka propozycja jest propozycją po pierwsze niczego nie dającą, ponieważ ta blokada gospodarcza w cudzysłowie niczego nie zmieni w sytuacji ani Polaków, ani pan Łukaszenka nie ugnie się przed taką żałosną polityką. Natomiast gdyby nawet została zrealizowana, to pamiętajmy o Małaszewiczach, które są naszym oknem na świat, a które znajdują się na granicy z Białorusią. No i sprawa jest zupełnie jasna dla wszystkich, którzy hołdują realizmowi politycznemu, także realizmowi politycznemu w stylu narodowo-demokratycznym. Tak to wygląda. Na zakończenie powiem tylko tak, że Roman Dmowski był bardzo krótko w czynnej polityce w II Rzeczpospolitej, ale był kilka tygodni ministrem spraw zagranicznych i w swoim exposé stwierdził, że w polityce zagranicznej należy realizować następujące zadania. Po pierwsze, wypełniać ściśle traktaty z każdym państwem. Po drugie, nie wtrącać się do wewnętrznych spraw tego państwa, każdego, z którym mamy traktaty. I po trzecie, czerpać korzyści ekonomiczne. Wszystkie te trzy punkty zostały zanegowane przez Polskę, III Rzeczpospolitą po 1989 roku w stosunku do Białorusi. Polską mniejszość wykorzystuje się politycznie przeciwko rządom tego państwa i to powinna być prawdziwa droga, którą chcielibyśmy wszyscy, żeby szedł pan Winnicki, żeby to był dla niego drogowskaz, to co powiedział Dmowski się zupełnie nie zestarzało mimo upływu prawie 100 lat od tego czasu. Niestety, jak widać, to z czym horyzont polityczny pana, o którym tutaj mówimy, sprowadza się do powtarzania bredni naszych największych wrogów i nazywania nas myślą prywislańską, prawda? Ostatnie zdanie, przepraszam cię Mateusz, że muszę to powiedzieć, ponieważ brałem udział w konferencji, która była współorganizowana w Sejmie przez pana Winnickiego kilka lat temu i tam zaapelowałem do niego jako do posła Rzeczpospolitej, aby w twojej sprawie, bo wtedy byłeś aresztowany, cały czas przedłużano ci to aresztowanie, naruszając twoje prawa obywatelskie. Zaapelowałem do pana Winnickiego osobiście przy stole siedząc konferencyjnym w obecności kilkudziesięciu osób,
aby w twojej sprawie interweniował. Zbył to kpiną i w zasadzie żartem. Także tak to niestety wygląda. Widziało to wiele osób. Mogę to z czystym sumieniem i z czystym sercem powiedzieć w tej chwili publicznie. Tyle w tej sprawie. Jest to bardzo przykre, ale pokazuje, jak dalece wyglądają rozdźwięki w tej chwili wśród środowisk, które się nazywają Ruchem Narodowym. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko powiem, że to się nie wzięło znikąd. Ja teraz odgrzebałem jakiś swój artykuł sprzed 10 lat, gdzie mówiłem o zwrocie ideowym Młodzieży Wszechpolskiej i jakby to dzisiaj mamy tego owoce. Ale ponieważ został wywołany do tablicy kolega Piskorski, który jako jedyny jest w tym tekście Winnickiego wymieniony z nazwiska, bo o mnie jest tylko tak, że mój życiorys decyduje o tym, że jaka jest myśl, czyli że jest po prostu dużo paksu, o tak to odczytałem, prawda? Ale kolega został wymieniony z nazwiska i dlatego na końcu musi się do tego odnieść. Ja zostałem chyba wymieniony jako skrajny rusofil, tak? Znany ze skrajnie rusofilskich poglądów. I tutaj chciałbym się przytoczyć taką anegdotę mówiącą o podobnych zarzutach, które były adresowane pod kątem zmarłego niedawno, w ubiegłym roku, profesora Andrzeja Walickiego. Otóż jeden z naszych przyjaciół, profesorów, opowiadał mi, że rozmawiając z profesorem Walickim parę lat temu, skarżył się właśnie na to, że no, określają nas rusofilami. No i w pewnym momencie profesor Walicki, niewątpliwy autorytet w środowiskach polskich naukowych, stwierdził, że no tak, ja jestem rusofilem, powiedział Walicki. Tak, imponuje mi tamtejsza kultura, literatura, interesuje się i mam sympatię, szczerą sympatię do narodu, społeczeństwa rosyjskiego. No, to coś zupełnie, powiedzmy, nienagannego. Natomiast stosowanie tej retoryki, że tu proszę bardzo, rusofil, jest podobnie prymitywne jak stosowanie tej retoryki tego elementu o rzekomych komunistycznych służbach specjalnych, o których wcześniej koledzy wspomnieliście w tym tekście Winnickiego. I co ciekawe, szczerze powiedziawszy, ja bym się w ogóle tym tekstem nie zajmował, bo ja nie uważam, żebym ja miał coś wspólnego, czy nawet szczerze powiem, że niewiele obserwując wypowiedzi Winnickiego i obserwując publicystykę myśli polskiej, ja też nie zauważam jakichkolwiek cech wspólnych poza werbalnym odwoływaniem się przez Winnickiego do dziedzictwa narodowej demokracji, które jest tylko werbalne, które jest jakąś tam figurą, ale no, w treści realizowanej przez niego polityki z tej narodowej demokracji nic absolutnie nie ma. Więc to jest osoba, o której wypowiedzi nie powinniśmy komentować, tak samo jak nie powinniśmy komentować, nie wiem, wypowiedzi posła Marka Suskiego, czy ludzi na podobnym poziomie intelektualnym i podobnie nam, że tak powiem, odległych, nie mających z nami nic wspólnego. No ale faktycznie zdarzyła się rzecz następująca. Otóż człowiek, który w jakimś stopniu był, jak się okazuje, niesłusznie przez część osób utożsamiany z jakimś takim głosem dysydenckim w polskim parlamencie, jak cała zresztą Konfederacja, który swego czasu miał całkiem ciekawe wystąpienie dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce, nagle zdecydował się chyba pójść drogą swojego kolegi, też zdaje się wywodzącego się z Młodzieży Wszechpolskiej, niejakiego Andruszkiewicza. Czyli możemy w moim przekonaniu się spodziewać, bo inaczej stwierdzę, że Winnicki jest no, człowiekiem o dość małym rozumie, bo chyba, że to wszystko miało jeden podstawowy, bardzo pragmatyczny z jego punktu widzenia cel, doklejenie się do obozu władzy. Ja wtedy ten pragmatyzm rozumiem, wtedy rozumiem też jego no, pragmatyczną, a niektórzy powiedzą, że oportunistyczną postawą, jeśli mu coś to da. Te jego ostatnie wypowiedzi. Ja już nawet nie mówię o myśli polskiej, o ataku wymierzonym w nasz tygodnik. Ja mówię generalnie o przekazie, jego przekazie, który mieści się w granicach wyznaczanych przez poprawność polityczną z jednej strony Gazety Polskiej, z drugiej strony Gazety Wyborczej. Czyli mieści się w tym polskim mainstreamie, w tym polskim standardzie obłędnej polityki wobec Białorusi, generalnie obłędnej polityki wobec. Więc jeśli jemu coś to da, jeśli da mu to jakąś koncesję, no to pozwólmy temu człowiekowi robić karierę polityczną, nie krytykujmy go za to. Wielu innych naszych kolegów rzeczywiście niegdyś z Ruchem Narodowym związanym
ja nazwiska litościwie przemilczę, też poszło tą drogą, jest dzisiaj prezesami spółek Skarbu Państwa, są dzisiaj posłami i ja te motywy rozumiem, choć nie pochwalam. Natomiast jeśli okaże się, że kariera posła Winnickiego nie ruszy z kopyta, no to pogratulować mu tylko można ironicznie strzału w kolano, bo o ile się zorientowałem w mediach społecznościowych, no to jak sądzę stracił jakieś 20-30% swoich zwolenników. Właśnie tą jedną wypowiedzią, a właściwie całą serią wypowiedzi dotyczących Białorusi. Ja już nie będę wchodził w istotę tej wypowiedzi jego, w merytoryczne jej aspekty, bo tych aspektów merytorycznych było niewiele. Powiem tylko, że człowiek na jakimś takim elementarnym poziomie politycznym i elementarnym poziomie kultury również, wtedy gdy ma jakieś zastrzeżenie do jakiegokolwiek tekstu, który pojawia się w jakimkolwiek medium w Polsce, to ma jedną możliwość. No, w przypadku, gdy chodzi o tekst w Myśli Polskiej, zwrócić się do redaktora Engelgarda z prośbą o opublikowanie polemiki. Mógłby polemizować przecież z tezami zawartymi w wywiadzie wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Białoruskiego, które zamieściliśmy. Mógłby polemizować zapewne, myślę, że redaktor by go dopuścił, prawda, na nasze łamy, z dobrym merytorycznym tekstem. Mógłby polemizować nawet z nami. Nie byłoby pewnie w tym żadnego problemu, bo Myśl Polska ma tą formułę otwartą. Natomiast, no, jak przekonaliśmy się bardzo dobitnie, umysł Roberta Winnickiego formuły otwartej nie ma. Ja myślę, że chodziło właśnie o to, żeby się odciąć, a nie żeby polemizować, żeby pokazać, że my to jesteśmy coś zupełnie innego niż oni. Zobaczymy, jak to będzie, czy on będzie chciał się przyklejać gdziekolwiek, bo cały czas w obozie władzy widzimy, co się dzieje. Pewnie PiS będzie próbował szukać jakichś tratew ratunkowych, już jedną ma, to znaczy Kukiza, i być może tutaj też coś będzie na rzeczy, ale zobaczymy. Jak tylko chciałem powiedzieć, że to nie cała Konfederacja, bo mówimy tu, że Konfederacja, ta część, nazwijmy, dawna UPR-owska na ten temat milczy. Notabene to też jest ciekawa obserwacja, że czasami bliżej jest nam do tych kolegów z Konfederacji, tych konserwatywnych liberałów, tej kwestii, o której teraz mówimy, niż do naszych niby kolegów z Ruchu Narodowego. To jest taka też smutna refleksja. Proszę panów, na razie to kończymy, bo reszta jest na nałamach. Kolega Śmiech jeszcze nie opublikował tekstu na ten temat, ale wszystko przed nim. Natomiast w tej chwili przechodzę do rundy, co zwróciło kolegów uwagę w mijającym tygodniu, a warte jest podkreślenia. Tym razem kolega Piasta zaczyna. Zacznę może nietypowo od wydarzenia zupełnie niepolitycznego, którym była śmierć Krzysztofa Grabczyka i także pewne reakcje na tą śmierć, reakcje związane z samą postacią. Tutaj nastąpiło kilka takich przykrych dysonansów, w pewien sposób rzutujących na naszą ocenę. Z jednej strony mieliśmy niefortunny wpis w mediach społecznościowych pana prezydenta Andrzeja Dudy, który został powszechnie skrytykowany i skrytykowany w sposób słuszny. Z drugiej strony polskie wykształciuchy skupione wokół środowiska dawnej Wolności czy Gazety Wyborczej nie mogły powstrzymać się, by wykazać jeszcze w tym momencie swoją wyższość, pokazując, jaki to niski poziom sztuki prezentował sobą zmarły. Tutaj nawet pojawiły się głosy, że był pupilem komunistycznych władz. Głosy zupełnie, że tak powiem, absurdalne, idiotyczne, ponieważ przypominam, że tutaj artyści, także ci, którzy uważają się za wyjątkowo poszkodowanych w czasie zeszłego systemu, no użyli w tym systemie jak pączki w maśle, znacznie powyżej poziomu dostępnego szaremu Kowalskiemu. A wracając do tego ataku, konkretnego ataku na Grabczyka, no to tutaj prymią była taka nieudana artystka z Poznania, pani Ewa Wójciak, która swego czasu była dyrektorem teatru swego dnia, teatru zupełnie niszowego, zresztą postać bez większych dokonań artystycznych, i ona zarzucała właśnie zmarłemu te komunistyczne inklinacje. Tymczasem nie przeszkadzało jej to kandydować swego czasu na jednej liście z panem Kwaśniewskim czy panem Siwcem, którzy, jak wiadomo, byli opozycjonistami, przepraszam bardzo, w czasie PRL-u. Tutaj niezłomne ich postawy są światłem dla nas wszystkich. Także to było dla mnie wydarzenie tygodnia, ponieważ to była postać ważna dla wielu Polaków, także wbrew pozorom dla wielu pokoleń Polaków, w pewien sposób postać symboliczna, zresztą postać, którą dzisiaj żegnaliśmy. Dziękuję za ten temat, bo trochę niepolityczny, ale polityczny. Chciałem zwrócić uwagę, że znaleźliśmy się w tej samej sytuacji co Krawczyk.
bo nas też Winnicki zaatakował, że byliśmy w komunistycznych służbach specjalnych, a więc znowu jest ta paralela ze środowiskami Unii Wolności i Gazety Wyborczej. A tylko powiem, że taką furorę między innymi na naszych forach robi mało znana płyta Krawczyka z pieśniami Jesienina, to znaczy poezja śpiewana Jesienina, bo on uchodził za takiego disco-polowca, a tymczasem to ma charakter bardzo jakby na wysokim poziomie artystycznym i nawet Rosjanie, którzy to odsłuchali, byli zaskoczeni jakby poziomem. Ale do tego jeszcze wrócimy. Co zwróciło uwagę kolegi Śmiecha w mijającym tygodniu? No, ja tutaj powiem krótko o raporcie szwedzkim przygotowanym w związku z napięciami na Ukrainie, to w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej w pierwszej rundzie. Raport szwedzki dotyczący zagrożeń ze strony Rosji w stosunku do państw bałtyckich, no jest to opracowanie kuriozalne, no pomijając już to, że ostatnio Szwecja angażuje się medialnie w konflikt z Rosją w sposób groteskowy i to już kilka razy, jak nie tak dawno poszukiwała okrętu podwodnego, który stanowił potężne zagrożenie dla niej. Potem różne inne kwestie, apelowanie do tego, żeby wzmocnić siły zbrojne i tak dalej. Po raz pierwszy od dawna, przecież wiemy, że Szwecja jest neutralna już od stu kilkudziesięciu lat. Także raport ten operuje pojęciami z przeszłości i jest świadectwem tego, o czym też już wspominaliśmy nieraz, a mianowicie patrzenia na teraźniejszość oczami przeszłości. Otóż w raporcie tym mówi się o batalionach zmechanizowanych, wylicza się, ile tych batalionów jest po stronie Rosji, ile jest po stronie państw NATO, jak szybko można przerzucić te bataliony. No więc jest to, no całe szczęście, że nie jest to już, moglibyśmy tutaj poprzez postać i dynastię szwedzką, prawda, wywodzącą się od marszałka napoleońskiego Bernadotta, moglibyśmy tutaj powiedzieć, że całe szczęście, że nie odwołują się do marszu Napoleona na Moskwę i potem rejterady resztek Wielkiej Armii, co byłoby w jakiś sposób historycznie uzasadnione. Niemniej jednak patrzenie kategoriami no przynajmniej II wojny światowej wciąż na teraźniejszość uważam, że jest podstawową wadą tego rodzaju opracowań, co jest zresztą typowe dla krajów NATO, krajów antyrosyjskich w Polsce, zwłaszcza przy okazji wcześniej wojny w Gruzji, potem kwestii ukraińskich 2014 czy teraz. Bardzo popularne było i wciąż jest mówienie o przesmyku suwalskim, o zagrożeniu, że brama smoleńska, prawda, to wszystko wzięte z przeszłości, gdzie wydaje się, że jakieś wojska będą maszerować w świecie, w którym przypominam, że w ostatecznym rozrachunku jest czerwony guzik, jest niewyobrażalna siła broni atomowej oraz w sensie konwencjonalnym najważniejsze dzisiaj bronie, czyli okręty atomowe, okręty podwodne z rakietami balistycznymi oraz niezwykle zaawansowane technicznie, ogromnej sile niszczenia samoloty. Jest to czas, kiedy nawet czołgi przestają się w tej chwili schodząc ze sceny historii. I naprawdę rozpatrywanie jakichkolwiek zagrożeń tymi kategoriami przesuwających się wojsk, jeszcze w kontekście tego, że ZSRR był o wiele potężniejszy od Rosji i nigdy jednak nie zaatakował, no to świadczy o tym, że po prostu ci ludzie i wszyscy, którzy to powielają, tkwią myślowo, mentalnie w przeszłości i nic z tego nie wynika poza tym, że wszyscy dookoła nakręcają się we własnym strachu i podniecają się tym zagrożeniem, które sami tworzą na papierze. A ostatnim zdaniem powiem tylko tyle, że wobec tego, że Stanów Zjednoczonych budżet zbrojeniowy to jest bilion i to w naszym rozumieniu, bo jak wiemy w Stanach Zjednoczonych po powstaniu tego kraju usunięto miliardy, wobec tego jest to przesunięcie, którego niestety nie zawsze rozumieją tłumaczący z języka angielskiego. Bilion w naszym europejskim rozumieniu dolarów to jest budżet wielokrotnie wyższy od budżetu również rosyjskiego zbrojeniowego
I w zasadzie jest to podsumowanie całej sytuacji. Bezpieczeństwo świata i to, że nie ma w zasadzie w tej chwili niebezpieczeństwa, zagłady, leży w tym, że istnieją arsenały atomowe i paradoksalnie ten straszliwy wynalazek jest cały czas strażnikiem naszego wspólnego, ogólnoświatowego bezpieczeństwa. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko powiem, że no Szwecja to raczej do Karola XII może się odwoływać, ale oni, no bo też na Moskwę szedł. Natomiast oni generalnie nie uczą historii. Ja kiedyś miałem znajomego takiego Szweda, jak pracowałem w samorządzie, mu powiedziałem, czy chce obejrzeć potop. A on mówi, a co to? Ja mówię, no to wtedy, jak byliście potęgą, film w XVII wieku. A on się przestraszył. I powiedział, nie, nie, my jesteśmy narodem pokojowym. Ale ja mu wcisnąłem ten potop. Mówię, kolega, obejrzy 7 minut przemarsz wojsk szwedzkich. I on był ciężko przerażony. Prawdopodobnie wyrzucił te kasety, bo to jeszcze były kasety. No ale jak się okazuje, tutaj takie bzdury mogą być. Kolega Piskorski, co tam w tygodniu? No a tymczasem wbrew różnego rodzaju wojennym pochukiwaniom okazuje się, że Polacy, tak, Polacy i mniejszość polska, znowu o mniejszości powiemy polskiej, mieszkający na Litwie nie chcą za bardzo ani wojny, ani szczególnej aktywności NATO w swoim kraju, nie chcą być za bardzo na tej wschodniej flance, na której umieszczone są i kraje bałtyckie, i Polska, zgodnie z planami Waszyngtonu. Bo ukazał się sondaż, bardzo ciekawy, na który chciałbym zwrócić uwagę. Sondaż Wileńskiego Centrum Analiz Politycznych, w którym ankietowano zwolenników poszczególnych partii politycznych na Litwie o to, jakie jest ich zdanie na temat wielu kluczowych kwestii z zakresu historii, tożsamości, oczywiście polityki bieżącej, wewnętrznej, ale również kwestii polityki zagranicznej. I okazuje się, że większość elektoratu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, 70%, uwaga, sceptycznie odnosi się do NATO. Uważa, że to NATO to tak naprawdę wyciąganie pieniędzy z budżetów państw członkowskich na rzeczy, które mogłyby być, które są właściwie nieprzydatne, a środki te można by było wydać na rzeczy dużo bardziej pożyteczne z punktu widzenia społeczeństwa litewskiego, bo mówię o Polakach będących obywatelami litewskimi. Zakładamy, że większość z tych 70% wyborców Akcji Wyborczej Polaków na Litwie ankietowanych we wspomnianych sondażu to są Polacy. Oczywiście być może jest tam też jakiś niewielki odsetek Rosjan, przedstawicieli innych mniejszości, które głosują czasami na AWPL, a być może nawet etnicznych Litwinów, no ale jednak większość to właśnie ta społeczność polska zamieszkująca Litwę. Okazuje się zatem, że nie każdy działacz, czy samozwańczy działacz, czy mniejszości polskiej musi się zachowywać jak Angelika Borys, że okazuje się, że na Litwie ta mniejszość polska, a właściwie no, reprezentacja polityczna tej mniejszości, jaką jest AWPL, ma profil, zdecydowanie odmienny profil, dużo bardziej racjonalny niż profil tej nieformalnej choćby grupy Angeliki Borys czy innych środowisk mocno związanych z Warszawą. No i pewnie dlatego występuje taka obcość pomiędzy Warszawą, oficjalną Warszawą, władzami w Warszawie, a AWPL-em i jej wyborcami i tą mniejszością polską. W przeciwieństwie do Warszawy im nie podoba się to dążenie do wojny, które obserwujemy teraz ze strony bloku atlantyckiego. Dziękuję, ale jakby któryś z kolegów tych naszych przeciwników to oceniał, to powiedział, że to są Polacy sowieccy. No tak, tak. Współpracownicy komunistycznych służb. Tak. Natomiast moją uwagę, no to może nie będę odkrywczy, aczkolwiek uważam, że w tej naszej rundzie to powinny być tematy lżejsze, prawda? I to, co powiedział kolega Piasta, Krawczyk i tak dalej, jest dobrym kierunkiem na przyszłość. A ja niestety będę musiał poruszyć też poważny temat, bo mija 11. rocznica katastrofy smoleńskiej i w zasadzie nic tutaj wielkiego dodać nie można, poza tym, że wypala się trochę sekta smoleńska, bo to już jest ciągnięte tak siłą tylko inercyjną. Natomiast zwrócił na mnie moją uwagę wpis Donalda Tuska, który nagle ożywił się i powiedział, trzeba pewne sprawy powiedzieć. No i tam ujawnił jakiś szczegół dotyczący tamtego okresu. Ja tak pomyślałem sobie, a jak sekta się rodziła?
Oskarżono go o mord na prezydencie razem z Putinem. Nic nie robił, pewnie uważał w ten sposób. Bardzo dobrze, niech się kompromitują. Będzie tak, że ludzie normalni powiedzą, że tylko my możemy rządzić, bo tam są szaleńcy. Mało tego, przez wiele lat tamtejszy rząd nie zrobił nic, żeby na przykład, nie wiem, wytoczyć proces. Przecież to był obrażony nie tylko on jako Donald Tusk, czy oskarżony o morderstwo, ale premier Rzeczypospolitej. I teraz oni się dziwią potem, że Rosjanie się usztywnili, że nie oddają wraku, że kontynuują śledztwo w nieskończoność, no my też. Dlaczego? Bo nagle się zorientowali, że, przepraszam, takie zarzuty oficjalnie wysuwane przez ważne osoby, a rząd nic nie robi, to znaczy, że się z nimi zgadza. Mamy do czynienia z niepoważnymi partnerami. Nagle po 11 latach Tusk się ożywia. To jest taka przykra konstatacja, mimo że on tam jest oskarżany o inne rzeczy, w dużej mierze niesłuszne, bo wydaje mi się, że po pierwsze był autentycznie wstrząśnięty, tam pokazują to głupie zdjęcie, że to żółwiki z Putinem, tak, na oczach milionów ludzi fraternizowali się i cieszyli się z tego, jak się zamach udał. No to trzeba być naprawdę niespełna rozumu. No i tym, nie wiem, czy pozytywnym, czy dobrym akcentem, ale raczej smutnym kończymy, chociaż dzisiaj też były tematy ciekawe. Myślę, że nasza dyskusja dzisiaj była bardzo ciekawa dla odbiorców. Nie wiem, czy koledzy się zgodzą. Na pewno tak, a na dzisiaj kończymy. Gościliśmy tradycyjny skład, kolega Adam Śmiech, kolega Mateusz Piskorski, kolega Przemysław Piasta i ja, Jan Engelgard. Do zobaczenia za tydzień.